Znajdujemy się przy dawnym budynku stacyjnym dworca Głuchowa ze Zdrój. Dworzec wybudowany ponad 100 lat temu został wyburzony kilkanaście lat temu. Pozostała tylko krawędź peronowa, którą tutaj oglądamy, i dwa tory. Tym torem wjeżdżał pociąg z Nowego Świętowa do Głuchowa. Tu była odpinana lokomotywa, następnie była wekslowana na drugi tor, ten tutaj widoczny, i doczepiana do składu tam dalej, po czym tyłem wracała do Nowego Świętowa czy do Nysy. Dworzec był piękny, okazały. Zostały po nim tylko, pamiętam, że poczekalnia była złożona płytkami, pięknymi płytkami. Oczywiście wszystko jest zarośnięte, tak jak i te tory kolejowe, zarośnięte jest chaszczami, trawą. Tam dalej, gdzie widać te drzewa, tam stał ten budynek. Tu zostało tylko kawałek płotu betonowego. Tutaj była też ubikacja. Wszystko zostało zniszczone, wyburzone. Odcinek między Zdrojem a Głuchowazami miasto to odcinek 1,5 km, jest nieczynny w tej chwili. Stoi kozioł oporowy, pociągi dojeżdżają tylko do Głuchowa z miasto. I to w sobotę, w niedzielę. Jeden jedzie rano z Opola, drugi po południu z Wrocławia. To pozostałości po pięknym, klasycznym budynku dworca kolejowego Głuchowa ze Zdrój. Tu w tym miejscu stał budynek. Śladu już nie ma. I to wszystko, co miałbym do powiedzenia. Jeszcze parę lat temu między tymi chaszczami był taki napis Głuchowa ze Zdrój. Obecnie jest to wszystko zarośnięte. Tak to wygląda na stan obecny.